Dziś otwieramy bramę do przeszłości. Przyjrzymy się niektórym niesamowitym odkryciom, które pozwalają nam dowiedzieć się więcej o codzienności naszych przodków. Czy wiecie, dlaczego w okresie baroku kwitł handel zmarłymi osobami? Albo co odkrycie skarbu mówi nam o karierze przestępcy? Dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach i obejrzyjcie do końca, aby sprawdzić, czy mieliście rację. Zanim zaczniemy, pamiętajcie o polubieniu i kliknięciu powiadomień, aby być z nami cały czas na bieżąco. Zostańcie do samego końca, aby usłyszeć o jednym z najbardziej fascynujących odkryć ostatnich lat. Święte ciała. Są ozdobione wspaniałymi, drogocennymi kamieniami i ubrane w najlepsze tkaniny. Święte ciała, które od wieków są wystawiane w Bazylice Opactwa Waldsassen. Te szkielety są tak ekstrawagancko ozdobione ze względu na decyzję podjętą w XVI wieku. Sobór Trydencki zdecydował, że święte ciała męczenników powinny być czczone przez chrześcijan. Może nam się to wydawać zarówno dziwne, jak i niesamowite, ale w tamtejszym czasie było uzasadnione chęcią ukazania boskiej chwały. Wkrótce wybuchła prawdziwa rywalizacja między kościołami w południowych Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Każdy chciał mieć jedną z ważniejszych rzymskich relikwii, aby stać się prestiżowym miejscem pielgrzymek. W związku z tym w tamtych czasach masowe przewożenie kości świętych przez Alpy nie było niczym niezwykłym. Następnie trzeba było odpowiednio ułożyć kości i ozdobić je najdelikatniejszymi haftami i błyszczącymi złotymi dekoracjami. Ostatecznie tych rzekomych męczenników, bo nie jesteśmy pewni, czy rzeczywiście zmarli śmiercią męczeńską, ustawiano w szklanych kapliczkach. Miska zaschniętej krwi świadczyła o mękach, jakie zmarły znosił za wiarę chrześcijańską. W Waldsassen w Górnym Palatynacie wciąż możemy podziwiać niesamowite przykłady barokowych kultów kościelnych. Jednak w okresie oświecenia kult zmarłych był coraz bardziej krytykowany. Także od XIX wieku importowano z Rzymu coraz mniej świętych katakumb. Giganci z Monte Prama. W latach 70. w pobliżu Monte Prama na półwyspie Sinis badacze doszli do przełomowego wniosku. Obszar ten był kiedyś strzeżony przez olbrzymy. Dobrze, prawda jest taka, że strażnicy, którzy mieli 2,5 metra wzrostu, nie byli stworzeni z krwi i kości, ale z piaskowca. Gigantom z Monte Prama powierzono zadanie ochrony 30 ogromnych grobowców nuragijskich, które odkryto w tamtym samym czasie. Na szczęście nawet po tak długim czasie starożytne grobowce pozostały w nienaruszonym stanie. Analiza około 5000 fragmentów wskazuje, że kiedyś istniało ponad 40 takich kamiennych kolosów. Nie jest jednak jasne, kiedy dokładnie postawiono te imponujące artefakty. Niebezsporne szacunki datują okres ich powstania na lata 1100-900 lat przed naszą erą. Mapa Winlandii. Mapa Winlandii jest najstarszą znaną mapą przedstawiającą odcinek wybrzeża Ameryki Północnej. Jak wynika z dokumentu, odkrycie tzw. Winlandii przypisuje się niejakiemu Bjarniemu i jego koledze Leifowi. Jednak historia islandzkich odkrywców, którzy dotarli do Ameryki w późnym średniowieczu, została przyćmiona przez fakt, że kilka miesięcy temu mapa Winlandii okazała się bezczelnym fałszerstwem. Do takiego wniosku doszli niektórzy specjaliści z Uniwersytetu Yale. Chociaż pergamin faktycznie pochodzi ze średniowiecza, w atramencie brakuje jednak pewnych elementów typowych dla tamtych czasów. Tak więc mapa powstała prawdopodobnie dopiero w XX wieku. Ołtarz Króla Węży. W 2018 roku w dżungli Gwatemali archeolodzy dokonali absolutnie sensacyjnego odkrycia. Znaleźli kamienny ołtarz Majów, który pozostawał ukryty przez prawie 1500 lat. Zawiera on sporo najstarszych znanych artefaktów z klasycznego okresu Majów, datowanego na okres od 250 do 900 roku naszej ery. Ilustracje na obiekcie dają nam wgląd w zapomnianą część historii, gdyż opowiadają o nieznanym dotąd władcy Chak-Tok-Ikaku. Przedstawiony z dwugłowym wężem, król La Korony mógł mieć bliskie powiązania polityczne ze stolicą królestwa Kanul.
Fakt, że wąż został uwieczniony na dużej wapiennej płycie, nie jest przypadkiem. Władcy dynastii Kanul byli również znani jako królowie węży, nawiązując do opiekuńczych bogów. Ponadto ołtarz zawiera informacje o wczesnych strategiach ekspansji królów Kanul, którzy przez wieki rządzili znaczną częścią nizin Majów w okresie klasycznym. Ukryte cenne monety. Założony w 1830 roku w Tasmanii Port Arthur przez długi czas służył jako kolonia skazańców. Zesłani tam przestępcy musieli budować statki, robić buty, pracować jako kowale, wyrabiać drewno lub cegłę. Na początku lat 40. XIX wieku karę odbywało tu ponad 1200 mężczyzn, a niedawne znalezisko sugeruje, że nie każdy więzień się poprawił po okresie w Port Arthur. Świadczą o tym zakopane cenne monety znalezione w pobliżu dawnej odlewni. Ponieważ sami skazańcy nie mogli posiadać pieniędzy, logicznym wydaje się, że te srebrne szylingi zostały skradzione, a następnie ukryte. Nie wiadomo, dlaczego łup ostatecznie nigdy nie został zabrany. Być może złodziej był podejrzany i nie wpuszczano go już więcej do warsztatu. Niewykluczone, że sprawca został zwolniony ze służby karnej, zanim zdążył odebrać skradzione przez siebie monety. Zabytkowa łazienka. Mieszkańcy starożytnej Smyrny, położonej w pobliżu dzisiejszego miasta Izmir w Turcji, od 1000 do 300 roku przed naszą erą regularnie organizowali przedstawienia teatralne. Licząca 2200 lat latryna, którą kilka miesięcy temu przywrócono do życia, pokazuje, gdzie chodzili aktorzy, gdy musieli skorzystać z toalety. Jednorazowo mogło się tu załatwić nawet 13 osób. To, co teraz uważamy za brak prywatności, służyło wtedy także jako miejsce do utrzymywania kontaktów towarzyskich. Jednak z latryny, która była czyszczona bieżącą wodą, mogli korzystać tylko artyści. Około 20 tysięcy widzów, którzy przybywali na przedstawienie, mogło korzystać z toalety dla zwiedzających. Średniowieczna propaganda. Edward z Woodstock, lepiej znany jako Czarny Książę, urodził się 15 czerwca 1330 roku. Był najstarszym synem i następcą tronu króla Edwarda III. Edward był popularny wśród swojego ludu ze względu na swoją odwagę, a jego wrogowie obawiali się go, ponieważ był przebiegłym generałem. Wciąż spekuluje się na temat pochodzenia jego pseudonimu. Źródła pisane wspominają o Edwardzie jako czarnym księciu dopiero 160 lat po jego śmierci. Niektórzy eksperci spekulują, że angielski szlachcic nosił czarną zbroję podczas bitew wojny stuletniej. Inni uważają, że bardziej prawdopodobne jest, że przydomek wywodzi się z brutalnego sposobu prowadzenia wojny przez syna króla. Nowa teoria sugeruje, że to donośne imię zostało celowo rozpowszechnione, aby podkreślić sporną sukcesję tronu syna Edwarda, Ryszarda. Jednak ta średniowieczna propaganda prawdopodobnie nie pomogła oczyścić imienia bezlitosnego króla. Po tym, co teraz określamy jako tyrania Ryszarda II, większość armii odwróciła się od swojego władcy i przeszła na stronę jego wuja, Henryka Bolingbroke'a. Mieszkania niewolników w Pompejach. Pompeje, pogrzebane po erupcji Wezuwiusza, są uważane za doskonały przykład starożytnego miasta doskonale zachowanego dla potomności. Całkowicie nienaruszona izba niewolników, którą niedawno odkryto poza murami Pompejów, prezentuje się jako przytłaczająca kapsuła czasu. Zarówno trzy drewniane łóżka, jak i naczynia z metalowymi i materiałowymi przedmiotami, które się w nich znajdują, przetrwały cały ten czas. Rok wcześniej w omawianej willi znaleziono szczątki dwóch ofiar erupcji wulkanu, przypuszczalnie gospodarza i jego niewolników. W niewolniczym pokoju o powierzchni 16 metrów kwadratowych panowały spartańskie warunki. Nie było śladu dekoracji ściennych, a jedynym źródłem światła było małe okienko. Najstarsze ślady stóp w Ameryce. Jeśli chcielibyście poznać trasy, którymi podążali pierwsi znani osadnicy Ameryki, musielibyście dotrzeć do regionu White Sands w amerykańskim stanie Nowy Meksyk. Wiek śladów stóp, które odciśnięto w jeszcze miękkim wówczas gipsie, szacuje się na 21-23 tysiące lat. Odciski te powstały w najzimniejszej fazie ostatniej epoki lodowcowej i dowodzą, że ludzie osiedlili się na kontynencie amerykańskim, zanim stopiły się lodowce. 61 ludzkich śladów po raz kolejny podaje w wątpliwość słynną teorię cieśniny Beringa.
Zgodnie z tą teorią nasi przodkowie dotarli do Ameryki dopiero 13 tysięcy lat temu, po odkryciu lodowego przejścia. Szczególnie interesujące jest to, że większość odkrytych śladów stóp należała do młodych ludzi i dzieci. Daje to głęboki wgląd w sposób życia w tamtych czasach. Podczas gdy dorośli polowali, młodsi zbierali jedzenie lub po prostu bawili się na brzegu jeziora. Rzymskie pole bitwy. W pierwszym wieku przed naszą erą wybuchła bitwa między Rzymianami a miejscowym plemieniem w południowo-wschodniej Szwajcarii. Do niedawna eksperci myśleli, że odzyskali wszystkie artefakty z tego starożytnego pola bitwy, ale się mylili. Pewnej osobie z wykrywaczem metalu udało się odnaleźć tam rzymski sztylet sprzed 2000 lat. Po uzyskaniu informacji o znalezisku, stanowisko to musi ponownie zostać poddane profesjonalnym badaniom wykopaliskowym. Badacze musieli przyznać, że w przeszłości nie pracowali tak dokładnie, w związku z tym archeolodzy natknęli się na setki nowych artefaktów, w tym proce, monety, gwoździe i fragment tarczy. Historycy szacują, że w bitwie brało wówczas udział 1500 mężczyzn. Jednak w porównaniu z ogromnymi bitwami toczonymi przez Rzymian w innych częściach Europy, incydent w Szwajcarii był tylko niewielką potyczką. Dalsze śledztwo powinno pomóc zawęzić ramy czasowe bitwy i zdobyć informacje o stratach po obu stronach. Sanxingdui. Fakt, że lud Sanxingdui należał do najlepiej prosperujących kultur epoki brązu w Chinach, jest jasny już po pierwszym rzuceniu oka na wszystkie niezwykłe artefakty, które ta grupa wytworzyła podczas istnienia. Między XII a XI wiekiem przed naszą erą Sanxingdui stworzyli między innymi kolosalne postacie ludzkie, które miały 2,6 metra wysokości i ważyły 180 kg. Świadectwem ich niezwykłych umiejętności jest również drewno z brązu udekorowane kwiatami, ornamentami i ptakami. Szczególnie znane są tajemnicze brązowe maski i głowy, które przez swoje groteskowe kształty wydają się pochodzić nie z tego świata. Nawiasem mówiąc, to dzięki prostemu rolnikowi wiemy cokolwiek o Sanxingdui. W 1929 roku przypadkowo natknął się na wiele jadeitowych artefaktów. Jednak dopiero w 1986 roku odnaleziono w tamtej okolicy tysiące innych relikwii tego zapomnianego ludu. Pomimo wszystkich spektakularnych odkryć, bardzo niewiele wiadomo o sposobie życia i przyczynie upadku Sanxingdui. Katshebib. Mogłoby się wydawać, że łatwo jest określić pierwotne przeznaczenie starożytnego muru, jednak Katshebib w Jordanii jest tutaj wyjątkiem. Pewne jest, że ta konstrukcja o długości 150 km robi naprawdę imponujące wrażenie. Wiadomo również to, że wysoki do pasa mur był o wiele za mały, aby zapewnić skuteczną ochronę przed wrogami. Tak więc dzisiaj nadal nie wiemy, co tak naprawdę skłoniło ludzi setki lat temu do zbudowania tej dziwnej konstrukcji. Odkryto go na nowo w 1948 roku i uważa się, że Katshebib był kiedyś używany do obrony przed przeciwnikami, chociaż nie nosili oni zbroi ani mieczy, ale mieli futra i kopyta. Ten mały murek zbudowano, aby trzymać głodne kozy lub inne zwierzęta z dala od pól uprawnych. Możliwe również, że była to stała granica, która dzieliła ziemię rolników i koczowniczych myśliwych. William's Enigma Leaf. Tak zwany William's Enigma Leaf jest najlepszym przykładem artefaktu nie na miejscu, znaleziska, które po prostu nie pasuje do kontekstu historycznego. Inżynier John Williams twierdzi, że napotkał tę tajemniczą strukturę w 1998 roku. Nie chciał jednak zdradzić, gdzie dokładnie znalazł ten dziwaczny kamień. Jednak odkrywca zarzeka się, że wtyczka elektryczna nie została później wbita w skałę. Zgodnie z tym wtyczka, podobnie jak otaczająca ją skała, musiałaby mieć co najmniej 100 tysięcy lat. Ale jak to w ogóle możliwe? Czy jest to dowód na to, że tak wysoko rozwinięta cywilizacja kiedyś wędrowała po naszej Ziemi? A może to potwierdzenie istnienia podróży w czasie, albo po prostu bezczelne fałszerstwo, jak podejrzewa większość naukowców? Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach. To już koniec naszej podróży w przeszłość. Które odkrycie najbardziej Was zaskoczyło? Co sądzicie o dziwnym kulcie męczenników, który był praktykowany w wielu kościołach? Czekamy na Wasze opinie i sugestie w komentarzach. Nie zapomnijcie o polubieniu i kliknięciu subskrypcji, by być z nami na bieżąco. Dzięki za oglądanie i do następnego razu.